Gitara klasyczna, jak to ugryźć? Jak rozpocząć tą przygodę, jak zacząć? No dobra, w którymś filmiku powiedziałem, jaką można byłoby gitarę kupić. Klasyczną, spoko, jak najbardziej. Nówkę bierzemy, klikamy na Allegro, pyk, pyk, przychodzi. Czy gdzieś indziej kupujemy. Natomiast tu chciałem poruszyć też temat, na co też zwrócić uwagę na początku w ogóle przygody z gitarą klasyczną. Jak zacząć? No, same ćwiczenia i takie rzeczy to będziemy robić, już filmów też jest mnóstwo, nawet na moim kanale. Natomiast właśnie jak się za to zabrać? Bo załóżmy, że na przykład dostajemy gdzieś, bardzo często jest taka sytuacja, że dostajemy gdzieś gitarę klasyczną po dziadku, po babci, po prababci, po kurczę, jakimś carze gdzieś Rosji, carze Mikołaju I, prawda? I jakaś ta gitara jest dziwna, podejrzana, coś tam, no nie wiem. Nie wiem na co. Zwykle to jest w spadku. Darowanemu koniowi nie patrzy się w oczy, w zęby. Nie patrzy się w zęby, więc można powiedzieć: dobrze, babciu, dzięki za gitarę. Ale teraz dobra, jak to ugryźć, jak to zacząć? Mam jakąś gitarkę. No i teraz ja powiem na przykład na swoim przykładzie. Ta gitara, którą ja tutaj mam, ona jest z roku 1998. Przynajmniej ja dostałem ją od mojej mamy na gwiazdkę w 1998 roku, czyli bardzo, bardzo dawno temu. Kiedy skały srały i nie, no żartuję, no aż tak strasznie to nie było źle. I po prostu to była moja pierwsza gitara. Ona to jest firma Euro Handcrafted model Espania C102C. Nie wiem, czy takie modele jeszcze w ogóle są. Bodajże firma Euro jeszcze funkcjonuje. Nie wiem, tego nie sprawdzałem i nie będę sprawdzać. No i cóż to można powiedzieć? Taka gitara jest przykładem instrumentu, który jest naprawdę bardzo, bardzo zacny, to znaczy bardzo, bardzo dobry. Mimo swoich lat ta gitara w ogóle nie straciła na swojej, na akcja strun tutaj jest cały czas niziutka. Tu jak nawet się przypatrzy. Akcja strun, czyli to wysokość. Tutaj struna się opiera na tym, na siodełku. Czy na tym proszku, jak zwał, tak zwał, jest zaczepiona i jest tak, że po prostu dotykam palcem i po prostu jest dźwięk, bo to jest taki wyznacznik. Czasami jak dostajemy gitarę jakąś po kimś po spadku, struny są w stanie być nawet gdzieś tak odchylone. To już oczywiście gitara nie do grania, ponieważ naciśnięcie samo jednej struny to już palec boli i to już jest wysiłek. A co dopiero, jeżeli mamy wszystkie struny mamy odsunięte od gryfu na taką odległość. To jest po prostu niemożliwością jest granie na takiej gitarze. Więc trzeba wtedy zobaczyć, czy na przykład gitara nie ma krzywego gryfu, wskutek tej krzywizny jest podwyższona akcja strun, czy na przykład nie od Wkleja się ten mostek. Bo to jest kawałek drewna, który jest po prostu przyklejony, przymocowany, przyklejony do płyty wierzchniej. W starszych gitarach, no to u mnie na przykład paznokieć już wsadzę. Czyli to oznacza, że tam coś pracuje, coś się zaczyna delikatnie odklejać. Natomiast w takich gitarach, które, no nie mówię, że w złej jakości, tylko w starszych gitarach, tu jest po prostu już większa spara. Troszeczkę ten mostek podnosi się, troszeczkę gdzieś tam już jakieś nie jest taka równa ta struna. Więc tutaj może się coś odklejać. To jest jedna rzecz. Może też stać się coś takiego, że ten element, gryf, jest przyklejany do korpusu. Przyklejany, wewnątrz jeszcze zmontowany dodatkowo, w każdym razie jest przyklejany. Struny non-stop ciągną gryf w tamtą stronę. Prawda? Tam ciągną. Więc oddziaływanie strun w gitarach, powiedzmy, starszych, czy na przykład przechowywanych w kiepskich warunkach, na przykład bardzo dużej wilgotności, gdzie gitara zaczyna łapać wilgoć i zaczyna się odklejać, albo powiedzmy, gdzie jest bardzo, bardzo sucho, gdzieś na przykład, albo gdzieś w garażu trzymane, to wtedy tutaj ten element zaczyna się odklejać. Widać wtedy, tu się robi szpara. W tej gitarze, mimo swoich lat, nic się nie dzieje. Tu się po prostu odkleja. Więc jeżeli się odkleja
ta część, to wtedy cały gryf, jak to pokażę rączką, idzie w tą stronę, a wtedy równocześnie struny się zaczynają odchylać, bo gryf się zaczyna przechylać w tą stronę, kłaść. W takich, no niestety, przykro mi powiedzieć, ale w takich wypadkach wypadałoby albo dać do lutnika, który by faktycznie to skleił. Tylko obawiam się, że naprawa takiej gitary może przerosnąć koszty kupienia nowej w podobnej brzmieniowo, chyba że to jest faktycznie gitara fajna, która można, załóżmy, gdyby ją ktoś wycenił, by powiedział, że powiedzmy, o, ta gitara jest fajna, powiedzmy z 500, byłaby warta, załóżmy, 600, no to wtedy można byłoby 200 zainwestować w naprawę. Jeżeli to jest taka gitara, która właściwie już jest starusieńka i trzeba byłoby zmienić tutaj ten prożek, trzeba byłoby, powiedzmy, naprawić mostek, pobijana, załóżmy, dobra, pobijana to jeszcze nie jest tak źle, odpada, tu się odkleja, no to wtedy wypadałoby, powiedzmy, naprawa by kosztowała 2-3, powiedzmy, stówy, więc właściwie ona też nie będzie za dużo warta, ona może być też taka już pokiereszowana, powiedzmy z 50 zł, załóżmy 100, to nie ma sensu inwestować. Wtedy warto byłoby popatrzeć na filmik, w którym mówię, jaką gitarę kupić klasyczną na początek. Więc to myślę, że to są takie podstawowe rzeczy. Jedna jeszcze rzecz jest taka, żeby zwrócić uwagę po prostu na struny. Struny oczywiście się zmienia i jeżeli my bierzemy jakąś gitarę, ktoś nam daje i ta gitara ma, nie wiem, 20 lat, 30 i ma struny takie stare, że ten brud tutaj pod spodem można byłoby zeskrobywać po prostu i uzbierać taką solidną kupkę tego brudu, to znaczy, że struny trzeba wymienić po prostu. Nie to, że ktoś zaniedbał, nie, po prostu struny trzeba wymienić. Wypadałoby przynajmniej zmieniać, jeżeli się dużo gra, wypadałoby zmienić przynajmniej raz w miesiącu struny. Raz na pół roku struny zmienić, raz na rok zmienić struny, to raz na rok to jest akurat też taki okres, dobra, git, raz na rok, ten raz na dwa lata, też ok. Ja na przykład tej struny zmieniałem, nie pamiętam dokładnie, bodajże chyba dwa lata temu. I ja na przykład słyszę, że troszeczkę, że są takie nie do końca. Na przykład, o, struna D. Struna D troszeczkę jest taka przymulona, nie jest taka jasna, jak była za czasów nowości. Więc właśnie, wymiana strun bardzo, bardzo by się przydałoby w takiej gitarze, którą gdzieś od kogoś dostaniemy. No cóż, tutaj właściwie wiele rzeczy się niekoniecznie coś musi się stać w gitarze. Ja mam na przykład, widać, tu jest obita, spadła doniczka na nią. Tutaj są ślady dwa, nie wiem, nie widać chyba. Spadł mostek Floyd Rose z mojej elektrycznej gitary, przypierniczył tutaj. Gdzieś są jakieś właśnie obdrapania na krawędziach. Ale na przykład śmiało mógłbym powiedzieć, że tą gitarę można byłoby spróbować odrestaurować, bo tak, po pierwsze, wartość sentymentalna, prawda, że tam pierwsza gitara, po drugie, ona jest naprawdę solidna, tu się nic nie odkleja, to co mnie naprawdę bardzo, bardzo cieszy. Tutaj też to, że tutaj gdzieś się odklejało, to prawie, że tego nie widać, no tak umówmy się. To jest tak, że wsadziłem tam paznokieć, no. Jest, ale na przykład w takich gitarach miałem nieraz w rękach gitary takie, że tutaj można byłoby tak pół palca wsadzić do środka. Miałem też w rękach gitary, które mają po prostu akcję strun tak wysoką, że nie dałem rady grać. Przyjechałem do jednej rodzinki, gdzie chcieli lekcje. Ja patrzę, o ludzie. Ludzie, nie dałem rady grać na tej gitarze, a co dopiero dzieciak, który tam miał 10 lat, prawda? Nie dał rady, więc i pożyczyłem tą, nie wiem czemu to zrobiłem. W każdym razie właśnie, to są takie podstawowe rzeczy dotyczące gitary. Jeżeli oczywiście też kupujesz gitarę nową, klasyczną, to też właśnie warto zwrócić na te rzeczy, co tutaj mówiłem. O odklejanie się tego, o odklejanie się mostka, bo mogło, jeżeli jest kiepski model, to może przyjść już nowa z takim czymś. Też trzeba byłoby zwrócić uwagę na same progi, bo czasem też są gitary z takimi progami nowe,
że tutaj są, nie są wyszlifowane te druty. No, byleby szybko, prawda? Pyk, 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 zrobić gitarę, zmontować, pomalować, założyć strony, ale nie są dopracowane pewne elementy. I na przykład miałem też takie gitary w rękach uczniów, gdzie przejeżdżam tak po gryfie i mam po prostu poharatane, nie do krwi, ale na skórek pozdzierane po prostu na palcach, ponieważ tutaj były ostre te krawędzie, więc to też jest bardzo istotne, żeby jednak sobie starać się nie uszkodzić ręki podczas grania, prawda? Warto też zwrócić uwagę na to, czy gryf jest idealnie prosty. No bo powiedzmy, bierzemy gitarę i sprawdzamy, czy gryf jest prosty i nie ma żadnych odchyleń. Mówię tutaj o nowej gitarze, oczywiście o używanej tak samo. No i co tu jeszcze można byłoby powiedzieć, że w zasadzie, jeżeli tutaj jest akcja strun fajna, czyli wysokość powiedzmy zawieszona pustej struny nad progiem pierwszym, jeżeli jest powiedzmy, ja tutaj pewnie mam gdzieś 1,5 milimetra, to jest bardzo dobrze. Jeżeli już jest powiedzmy 2-3, to wtedy mogą być lekkie kłopoty z naciskaniem, graniem akordów, więc ja bym mimo wszystko próbował celować tak, żeby sobie móc zobaczyć tą akcję strun przed kupnem. Druga rzecz, jeszcze można zrobić takie coś, że kupując gitarę nową, struny są zakładane, jest strojona gitara. Zakładany jest tutaj ten mostek, ten element biały jest wyjmowalny. Ten element też jest wyjmowalny, ponieważ one się zużywają w czasie grania. W starych gitarach to jest czasem bardzo tak wcięte, więc czasem się zdarzają takie gitary, gdzie struna leży i nawet nie ma co dotknąć, nie ma co docisnąć, bo ona już leży. Też wtedy nie będzie brzmiało. Natomiast bardzo często ja na przykład robiłem coś takiego, przyjechał ktoś z gitarą akustyczną, klasyczną i ja szlifowałem ten mostek. Patrzę, struny są za wysoko, a nowa gitara, świeżutka, struny za wysoko, wtedy po prostu wyjmuję ten element, przyszlifowuję. Czasami jest tak zrobione, że pod tym czymś są podkładeczki, które tam mają na przykład chyba 0,5 milimetra. Jest kilka podkładek po 0,5 milimetra. Wtedy można wyjąć jedną podkładkę, założyć, sprawdzić. OK. Albo nie OK. Wyjmujemy następny, sprawdzamy, czy jest OK. I wtedy bez szlifowania się obejdzie. Jednak to nie każdy producent coś takiego robi. Bo często było tak po prostu, że to wyjmuję, przecieram papierem ściernym, zakładam. Przecieram znowu, zakładam, montuję i wtedy akcja strun jest bardzo dobra. Więc właściwie to trzeba mieć świadomość, że takie coś może się przydarzyć, że takie coś trzeba sprawdzić, żeby później nie było, że tam dokupiłem gitarę na przykład za 200 zł i jest nie do grania. Kupiłem gitarę za 500 zł i jest nie do grania. Kupiłem za 800 zł i na przykład jest nie do grania. Co prawda już gitara za 800 zł nowa niekoniecznie będzie źle ustawiona, ale może taka się trafić. Więc tą wiedzą bardzo serdecznie zapraszam do kupienia gitary albo wzięcia gitary od dziadka. Dziadek, dawaj gitarę, albo tam wujek, dawaj gitarę, bo przecież nie grasz. Nie grasz na tej gitarze, to co? Dawaj mi. Także dobra. Piszcie w komentarzach, co tam uważacie jeszcze, coś, co mogłem pominąć, bo bardzo często wy jeszcze dopisujecie bardzo mądre komentarze. Bardzo mnie to cieszy. Subskrypcja kanału, zasubskrybować kanał, bardzo serdecznie zapraszam do tego. Łapkę w górę też jak najbardziej. No i do zobaczenia w następnych filmach.